Witajcie, dobry żart, tiko na żółtych. Jak wygląda klasyczne tiko, takie statystyczne? Statystyczne tiko wygląda dokładnie tak. Kawał zardzewiałego, zgniłego grata, który nie ma progów, którego drzwi trzymają się w zasadzie na farbie lub na listwach. Samochód, który kosztuje kilkaset złotych i kojarzy się z niczym tak naprawdę. Samochodem, który powinien zostać włożony do zgniatarki, przynajmniej tak niektórzy z Was piszą. I dlaczego nagle przyszło nam do głowy, żeby z tiko, zobaczcie, zrobić samochód, który jest na żółtych blachach, niektórzy powiedzą zabytkowym, no to muszę Was rozczarować. Żółte tablice nie oznaczają, że samochód jest zabytkowy, tylko oznaczają po prostu, że samochód spełnia pewne wymogi i tak jak w pewnym etapie życia możecie przejść na emeryturę, tak samo samochód w pewnym momencie może zostać zarejestrowany na żółte blachy i tak jest w przypadku tego samochodu. Dlaczego zdecydowaliśmy się, aby tiko zarejestrować na żółte blachy i dlaczego chcieliśmy włączyć go do kolekcji, skoro większość tiko wygląda tak i tylko nieliczne? Zaraz Wam o tym opowiem, ale najpierw zobaczcie, jak wygląda ten samochód z pewnej perspektywy, ale pojedziemy trochę w inne miejsce, bo tu strasznie wieje i nie za ładnie to wygląda. Zwróćcie uwagę, że ten samochód, mimo tego, że już ma ponad 20 lat, wygląda zupełnie nieźle. Zwróćcie przede wszystkim uwagę na to, że on ma doły drzwi, ma całe progi. Na całym samochodzie taką samą powłokę lakierniczą, bardzo fajny zielony butelkowy kolor. Ma kilka wad oczywiście, jedną z nich jest pęknięte lusterko, kilka wgniotek. Zwróćcie uwagę na maskę. Maska jest wgnieciona. Prawdopodobnie ktoś próbował zamknąć maskę trochę za dużo używając siły. Przede wszystkim to nadwozie jest tak słabej blachy, tak delikatnej blaszki, że nie wystarczy leciutko nacisnąć, wcisnąć, cokolwiek zrobić i już się gnie. Koreańczycy szczycili się tym, że miał specjalne wzmocnienia w drzwiach i był bezpieczny. No ja niestety tym wzmocnieniom za bardzo nie wierzę. Zobaczcie, ja w tej chwili za chwileczkę otworzę drzwi i zobaczycie, jak grube są te drzwi. No, nie ukrywam, że nie budzi to mojego zaufania, no ale cóż, takie były czasy i przesiadając się do takiego samochodu z malucha czy innego starszego samochodu, to poczucie bezpieczeństwa było nieco większe. Natomiast czym ten samochód się wyróżniał? Takim, że można było sprzedawać taką ilość tych samochodów. Zobaczcie, to jest właśnie to, tylne drzwi. To jest coś, czego nie miał ani Fiat Cinquecento, ani Maluch, czyli swobodny dostęp do tylnej kanapy. Coś, co powodowało, że można było nazwać ten samochód pojazdem rodzinnym. Dlaczego rodzinnym? Zaraz Wam wytłumaczę. Siedząc sobie w Cinquecento, czy w Maluchu na tylnej kanapie, byliśmy ograniczeni przez pasażerów siedzących na przednich fotelach, czyli aby wyjść z samochodu, musieliśmy poczekać, aż oni wyjdą. Tutaj naprawdę jest... No dobra, nie powiem, że jest dużo miejsca, ale... Tu są fragmenty samochodu, które odpadły w trakcie remontu prostego. Ilość miejsca, która jest na tylnej kanapie, sprawia, że może nie dorosły, ale taki dziecko do kilkunastu lat spokojnie znajdzie sobie miejsce. Ale to, co mówiłem wcześniej, będzie mogło w dowolnym momencie wyjść z tego samochodu. Wiecie, że ten samochód ma przejechane 53 980 km. Tapicerka wygląda zupełnie spoko. Rzeczą, która tutaj zwraca uwagę, są zagłówki. Zobaczcie, te zagłówki od samego początku były tak zrobione, że raczej nie myślano o dorosłych osobach,
tylko taki trochę niższy. O, jak ja bym był tego wzrostu, to akurat zagłówek byłby na poziomie mojej głowy, tak jak trzeba. Tak nie jest. Co więcej, przede wszystkim kolejna rzecz, pasy bezpieczeństwa. Oczywiście nie muszę mówić, że nie były to pasy bezwładnościowe, tylko zwykłe, takie nie za wygodne. W Fiacie Cinquecento już można było zamówić sobie z tyłu normalne pasy bezwładnościowe. Po środku miało pas biodrowy, czyli miało trzy pasy. Co to oznacza? Że ktoś sądził, że w Tico można w trójkę z tyłu jeździć, czyli razem pięciu osób. Moje pierwsze zetknięcie z Deu Tico było w 1995 roku. Pamiętam wtedy, jako młody adept sztuki fotograficznej, rozpocząłem swoją pracę w tygodniku Autoświat. Jednym z pierwszych samochodów, które pojechałem fotografować, może nie pierwszym, ale jednym z pierwszych 20-30, było właśnie Deu Tico. Te samochody sprzedawały się bardzo dobrze ze względu na pięciodrzwiowe nadwozie. Podobnie było w przypadku Maruti, Maruti Suzuki, czyli indyjskich Suzuki. Samochodów, które były małe, pięciodrzwiowe, z fajnym silniczkiem i fajnie się tym jeździło. Deu Tico także jest, ma swój rodowód i bardzo mocno związany jest z Suzuki, ponieważ od 1991 roku było produkowane właśnie na licencji Suzuki Alto. Suzuki Alto występowało w wersji 3 i pięciodrzwiowej, Deu Tico występowało tylko w wersji pięciodrzwiowej. Dla wielu Was pewnie zagadką jest, jak jeździ właśnie takie Tico. Niektórzy tylko pewnie jeździli albo pamiętają z dzieciństwa, jak dziadek, tata albo ktoś z rodziny miał taki samochód. No cóż mogę Wam powiedzieć, nie jest to taki samochód, jak dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni. Ilość miejsca, która jest dookoła, nie jest najmniejsza. Natomiast to, co jest najfajniejsze w tym samochodzie, to jest ten silniczek o pojemności 800 cm sześciennych i mocy tam 40 kilku koników. Natomiast przy bardzo niskiej masie tego samochodu naprawdę daje radę. Każdy, kto kiedykolwiek miał Tico, wie, że tym samochodem naprawdę fajnie się śmiga, jest bardzo dynamiczny. Ten silnik fajnie wkręca się w obroty. Dzięki temu, że z przodu są już nowoczesne tarczowe hamulce, zupełnie nieźle się tym hamuje. I w zasadzie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to byłoby na tyle. Z tego względu, że nawet kolumna kierownicza nie spełnia norm i to powodowało, że ten samochód nie mógł być oferowany w krajach Unii Europejskiej wtedy. I w takich miejscach jak Polska był dopuszczony warunkowo. Samochód oczywiście nie ma wspomagania, natomiast dzięki temu, że te kółka nie są za duże, samochód nie jest ciężki, tym samochodem można normalnie kręcić na parkingu, fajnie się jeździ. Z punktu widzenia dzisiejszego przemieszczania się po mieście te kompaktowe, znaczy nie kompaktowe, te malutkie wymiary powodują, że fajnie się śmiga między samochodami, bardzo łatwo znaleźć jest miejsce do zaparkowania. No i ważna rzecz, ten samochód naprawdę niewiele pali. Każdy, kto troszeczkę nauczył się jeździć, wie, że tym samochodem w trasie można zejść do 4 litrów z kawałkiem. Niektórzy mówili, że nawet poniżej 4. Mój w trasie pali około 5, ale ja trochę inaczej jeżdżę i nie stosuję zupełnie tego eco-drivingu. Zresztą za dużo tym samochodem nie jeżdżę. Przyznam się szczerze, że w czasach, kiedy Tico królowało na naszych drogach, kiedy pojawiało się, ja byłem zdecydowanym miłośnikiem Fiata Cinquecento. Co prawda już miałem wtedy inny samochód. Deu do mnie nie trafiało, miało taki obraz właśnie takiego samochodu dla dziadków, dla takich osób starszych w kapeluszach. Samochód, który kojarzył się właśnie z takimi osobami, dla mnie zupełnie inaczej to postrzegałem. Wolałem Fiata Cinquecento ze względu na bardziej takie atrakcyjne wnętrze, takie bardziej zadziorną linię, a już wersje Sportinga czy jakiejś wersji specjalnych powodowało, że tym samochodem dużo chętniej jeździłem. Ten samochód natomiast był taką namiastką wschodnich, dalekowschodnich samochodów, prawie japońskich. Te samochody charakteryzowały się ogromną bezawaryjnością.
To, co wyróżniało je na tle konkurencji, to była bezobsługowość. Te silniczki 800 cm sześciennych dawały radę z lekkim nadwoziem, ale przede wszystkim były bezawaryjne i bezobsługowe. Znam wiele osób, które tymi samochodami przejechało 300, nawet 1000 km, niekiedy nawet w gazie, i w zasadzie gdyby nie rdza, która niszczyła ten samochód, jeździłyby pewnie nadal. Ponieważ mówicie, że lubicie patrzeć, jak myjemy samochody, przejeżdżaliśmy obok myjni i stwierdziliśmy, że możemy zrobić dla was coś wyjątkowego. Zobaczcie, nawoskowane tyko, jak pięknie oddaje wodę. Nie wiem, czy często wam się zdarza umyć samochód za 3 zł. Nam się udało i jeszcze trochę zostało, więc teraz dobra, jedziemy. Wersja, którą jedziemy, to jest, można powiedzieć, taka zupełnie podstawowa wersja, która charakteryzuje się tym, że ma wycieraczki z przodu, z tyłu, podgrzewaną szybę. Szyby oczywiście na korbkę, brak centralnego zamka. Tutaj akcesoryjny zegarek, ale oczywiście jego w standardzie nie było. Nawet dźwigienka do wycieraczek nie jest taka klasyczna, jakiej szukalibyście w samochodzie, bo żeby włączyć wycieraczki, nie ruszamy do dołu, do góry, tylko kręcimy nią. Nie jest to zbyt wygodne, natomiast wyłącznik tylnej wycieraczki jest tutaj pod deską. Podobnie wyłącznik ogrzewania tylnej szyby i tylnego światła przeciwmgielnego. Tu jest kilka różnych rzeczy. W tym miejscu mógł być nawet przycisk klimatyzacji. Niestety w tej wersji nie ma. Skrzynia biegów, która była montowana w Polsce, w składanych samochodach, to tak naprawdę była tylko skrzynia manualna. W pierwszym egzemplarzu, którym jeździłem, tutaj teraz w tle wam może się wyświetli taki piękny, czerwony Tikas, to właśnie był z tej pierwszej jeszcze transzy, kiedy Tikar sprowadzał te samochody, i to była wersja z klimatyzacją, z automatyczną skrzynią biegów, taki bardzo fajny samochód. Niestety potem, jak już doszło do produkcji i do składania i do sprzedaży przez DU FSO, były głównie wersje z manualną skrzynią, bez klimatyzacji. Klimatyzacja była bardzo rzadką opcją. Te samochody przyjeżdżały do nas, do Polski, w skrzynkach. Co ciekawe, rozmawiałem jakiś czas temu z właścicielem firmy, która obsługiwała FSO. Tych skrzyń drewnianych było kilkaset do rozłożenia w ciągu doby, więc można powiedzieć, że DU ogromne ilości drewna z Korei sprowadzało. Ten samochód z dzisiejszego punktu widzenia na pewno razić może taka cieniuteńka kierownica. My wolimy takie troszeczkę bardziej mięsiste, trochę takie, gdzie czuć, że się trzyma ta kierownica. Nie dość, że jest cieniutka, ten plastik jest tandetny. Ten samochód nie prowadzi się za dobrze. Nie jest... Sam dynamiczny silnik to troszeczkę za mało. Od samochodu osobiście oczekiwałbym troszeczkę więcej niż tylko dynamicznego silnika i w miarę skutecznych hamulców. Rzecz, która denerwuje, to taki typowo japońsko-koreański układ kierowniczy, taki troszeczkę mało precyzyjny, jakby można dzisiaj było rzec. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Na wybór Tico decydowały się głównie osoby, które wcześniej jeździły maluchami albo jakimiś innymi samochodami. Dlatego patrząc dzisiaj i słuchając osób, które opowiadają nam o Tico w swoich wspomnieniach, takim wiodącym tematem jest to, że to był taki pierwszy nowy samochód w zasięgu ręki, który można było sobie kupić. Po transformacji ustrojowej samochody wciąż były drogie i za kwotę 20 tysięcy złotych w Polsce można było kupić Cinquecento, Poloneza, Tico, Tavria i
maluch kosztowały podobnie, to było około 13 tysięcy. I troszeczkę droższe było Yugo w wersji Coral. I tak naprawdę przy kwocie 20 tysięcy nie było zbyt nie w czym wybierać. Dobra, zobaczcie, gdzie wjeżdżamy. Wjeżdżamy do Mordoru. Postanowiliśmy troszeczkę zaburzyć prestiżu tej dzielnicy. Pokręcimy się troszeczkę. Opuściliśmy prestiżowy Mordor, piękną biznesową dzielnicę Warszawy, gdzie Tico jeszcze niedawno przyjeżdżały wożąc pizzę albo inne kanapki. Dzisiaj ten samochód jest trochę inny. Ja teraz wróciłem do muzeum. Jesteśmy nadal w prestiżowym otoczeniu. Mordor zrobił swoje, nie mogliśmy się odzwyczaić od tego prestiżu. W związku z tym jesteśmy. Ale dlaczego wróciliśmy? Chcieliśmy Wam opowiedzieć troszeczkę o historii. Trochę Wam opowiadałem, natomiast dla mnie Tico jest też takim samochodem dosyć szczególnym, z tego względu, że to był jeden z pierwszych samochodów, którym jeździłem jako testówką, samochodem do zdjęć. I właśnie tym pierwszym było Tico z Ticaru. Zaraz Wam potem pokażemy na zbliżeniu. W każdym razie to był pierwszy samochód. Widzicie teraz z jednej strony teraz folder, a za chwileczkę zdjęcia tego egzemplarza. To jest egzemplarz z automatyczną skrzynią biegów, klimatyzacją, taki najbardziej wypasiony w tamtym czasie. Oczywiście zbyt wiele osób takich nie kupowało. Natomiast DU ostrzyło sobie zęby na polski rynek i między innymi właśnie powodem, dla którego tak się pewnie stało, było FSO, które stało puste, czekało na inwestora. I co się stało? DU dogadało się z naszymi związkami zawodowymi, z zarządem i całą resztą. I udało im się sprostać oczekiwaniom, bo nie wiem, czy wiecie, ale kupno fabryki, taka spółka to nie jest łatwa sprawa. Ale o tym opowiem Wam kiedy indziej, nie będę się rozgadywał. W każdym razie Tico w pewnym momencie zostało wprowadzone do sieci DU. Wiązało się to z rozpoczęciem montażu tego samochodu na Żeraniu. Tak się przypadkiem składa, że w 1996 roku byłem na Żeraniu i zobaczcie, w tej chwili widzicie zdjęcie samochodu, pierwszego zmontowanego egzemplarza w naszym kraju. Ten egzemplarz trafił do rodziny, która była, do małżeństwa, które odebrało ten samochód właśnie z hali bezpośrednio po zmontowaniu tego samochodu. Przyjrzyjcie się, może poznajecie kogoś. Chętnie bym spotkał się z tym małżeństwem i po 25 latach zapytał się, jak jeździło się tym samochodem, po ilu latach zardzewiał, co z nim się dalej stało, a może jest tak, że ten samochód nadal stoi w ich garażu. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, oprócz tego Tico, które zostało sprzedane, tych samochodów było bardzo dużo. Ja pracowałem wtedy w tygodniku Autoświat i zobaczcie tutaj, w pewnym momencie zrobiliśmy porównanie Tico kontra Cinquecento. To były dwa takie samochody, które były bardzo mocno zaawansowane, jeżeli chodzi o miniaturyzację, a z drugiej strony dosyć mocno rozwinięte, jeżeli komfort, w porównaniu na przykład z Maluchem, który był wcześniej. Oba te samochody oferowały podobną ilość miejsca. Za 20 tysięcy, 20 tysięcy 600 kosztowało Tico, a 21 tysięcy Cinquecento w podobnej wersji. Zobaczcie, że to, pokażę Wam jeszcze teraz zdjęcia, zobaczcie, że to Tico jeździło na tablicach próbnych, takie jakie jeździły na innych samochodach, na innych testówkach z FSO. My przypadkiem mamy trochę podobne tablice. Takie tablice jeździły na Polonezie Analogu między innymi. W każdym razie pierwsze zmontowane samochody w fabryce dostały takie tablice i zostały udostępnione dziennikarzom, aby mogli sobie przetestować, jak się jeździ takim samochodem. Wyniki były bardzo różne. Już wtedy branża dziennikarska była mocno zmanierowana i taki samochód nie oznaczał
zbyt prestiżu, wszyscy woleli jakiegoś Fiata Bravo, Lanosa albo coś większego, przepraszam, Lanosów jeszcze nie było. W każdym bądź czasie, dzięki temu, że u mnie w redakcji nikt nie chciał tym badziewiem jeździć, to ja go dostałem i pamiętam, miałem wtedy 21 lat, więc młodemu się dawało to, co najgorsze. No i pojechałem sobie wtedy ze znajomymi do Kazimierza Dolnego, takim małym Tico. Wiecie co, to w ogóle prawie nic nie paliło. Bezpieczeństwem się nie przejmowaliśmy, ale rozumiałem, co to daje, że taki mały samochód daje fajną wolność. Ja wtedy jeździłem trochę innym samochodem, trochę większym, a to Tico zupełnie niezłe było i zupełnie fajnie się tym jeździło. W każdym razie, ja tutaj przygotowałem jeszcze kilka innych folderów, ponieważ ten Tico było w ofercie równolegle jeszcze potem z Matizem do 2001 roku. I zobaczcie sobie tutaj jeden Tico. Takim hasłem, które było, towarzyszyło Tico, było samochód dla każdego, ambitny typ i ambitny typ. W każdym bądź razie na tych zdjęciach te samochody wyglądają naprawdę inaczej niż w rzeczywistości. Takie ładne, niezardzewiałe. Jeśli chodzi o wspomnienia, to chyba byłoby na tyle. Ja do tego samochodu podchodzę dzisiaj z takim troszeczkę innym podejściem niż wtedy. Wtedy, tak jak już wspominałem, nie byłem wielkim miłośnikiem tej marki. Dzisiaj, po 20 latach, od 25, od chwili debiutu Tico na polskim rynku jako samochodu montowanego na Żeraniu, podchodzę do tego inaczej, ponieważ tworzymy muzeum, które mieści się w fabryce samochodów osobowych i tak jak inne samochody, które były tutaj montowane, tak samo Tico ma swoje miejsce i na pewno zasługuje na to, żeby je pokazywać. Czy warto, aby było na żółtych blachach? Myślę, że dla normalnych ludzi, którzy chcieliby youngtimera, to niekoniecznie. Natomiast my rządzimy się troszeczkę innymi prawami. My chcemy wam pokazać historię taką, jaka była, bez takiego dodatkowego ubarwiania. Chętnie byśmy wstawili tutaj same takie luksusowe samochody, limuzyny, sportowe bryki. Natomiast kwestia jest taka, że Polacy w latach 90., potem jeszcze w 2000., jeździli takimi słabymi dosyć samochodami, bo na to nas było stać. Jeżeli było coś lepszego, to było to samochód, to był to wtedy samochód sprowadzany, używany z zagranicy, bardzo często rozbity w kawałkach. Takie były czasy, w związku z tym bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy kupowali nowy samochód za 20 tysięcy, a nie jakiegoś rozbitka lepionego z kilku. Za chwileczkę przejdziemy do drugiej części, pokażę wam Tico, które niedawno też otrzymaliśmy do muzeum. W zasadzie Tico to dużo powiedziane. W każdym razie ma ono bardzo ciekawy pakiet stylistyczny, tak zwany SR. Nie wiem, co to oznacza. Może ktoś z was wie, o co chodzi. Czy wy to widzicie? To nie jest wiejski tuning. Tak właśnie ten samochód wyglądał. Nie zamyka się, ale to nie ma znaczenia. Ten samochód jest bardzo mocno zgniły i niestety niesprawny technicznie. Natomiast to, co najcenniejsze w tym samochodzie, to jest właśnie ten oryginalny koreański pakiet stylistyczny, bym powiedział. Taki S-Line. My chcemy wam pokazać, zrobić takie Tico demonstracyjne, stylingować Tico. Nie wiem, czy was interesuje. Jeżeli interesuje was, jak Muzeum Skarb Narodu tuninguje Tico, to piszcie, na pewno coś takiego zrobimy. Jeżeli was zainteresuje, to pokażemy to na pewno w jednym odcinku. Natomiast to wiecie, kolejna rzecz, o której mówiłem, to na pewno to, że maskę mamy słabą w Tico. Jest taka zielona i ma wgniotkę. Jakby ktoś z was miał taką niepognicioną i chciał się zamienić, to bardzo chętnie. Albo wiedział, na którym złomie stoi takie Tico w miarę blisko, to chętnie zamienimy. Oglądacie ten film, jestem przekonany, że już jest ponad 20 tysięcy subów. Obiecaliśmy, że coś z tej okazji nakręcimy, coś zrobimy. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy dla was, to hasło, o którym mówimy, że graty dają radę. Zrobiliśmy specjalne wlepy, zobaczcie. Pewnie wiecie, czym jest inspirowany ten napis i z czego jest to wycinek.
Tutaj na dole w opisie filmu znajdziecie link do naszego sklepu, gdzie można kupić te wlepy. Nie traktujcie tego tylko jako możliwość zakupu takiej wlepy, bo po co wam taka wlepa? Ja już sobie nakleiłem, jestem przeciwnikiem naklejania, ale na kilku samochodach już nakleiłem. Wygląda to bardzo fajnie. Ale oprócz tego, że nakleicie sobie taką naklejkę, to pokażecie również to, że wspieracie Muzeum Skarb Narodu i całą naszą działalność, że to nie jest dla was zupełnie bez sensu. Cena, jaką ustaliliśmy na początek w bardzo dużej promocji, to jest te trzy naklejki, raz, dwa, trzy, za 15 plus koszt wysłania listem poleconym w zwykłej kopercie, wpłacacie kaskę, przychodzi do was kopertka, naklejacie sobie na samochód, na regał, na tapczan półkę, zależy gdzie, wszystko jedno, nie wnikamy gdzie będziecie to naklejali. Możecie nakleić jakiemuś znajomemu na prestiżową limuzynę, jak nie zagląda często z tyłu. Ja bym tak zrobił, już nakleiłem znajomemu, dobra, okej, nieważne. W każdym razie pokazujecie tym, że wspieracie nas takimi małymi cegiełkami. I powiem wam wprost, możecie tych cegiełek kupić bardzo dużo i przejście po parkingu, nie żartowałem, nic takiego nie mówię. Przejście po swoim parkingu i nakleić na wszystkie swoje samochody. Pokazując tym, że nie tylko graty dają radę, ale również wy dajecie radę i wy wspieracie naszą działalność. Co więcej, za chwileczkę pracujemy nad kolejnymi filmami. Kolejny odcinek to będzie również Laweta. Laweta zrobiła ponad 21 tysięcy w służbie wożenia gratów. My chcemy opowiedzieć wam historię, jak doszło do zakupu, jak woziliśmy, co się dzieje, jaką ma ładowność, bo to bardzo często pytacie. My chcemy wam odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie na nie odpowiemy. Najbardziej chciałbym usłyszeć, jaką ładowność ma Laweta, albo ile wydłużyliście ramę, jakie to ma DMC i tak dalej, i tak dalej. My trochę tego zrobimy. Nawet dzwoniłem do kolegi, pożyczył mi profesjonalne urządzenie do poziomu hałasu. Oni na co dzień mierzą poziom przy młotach pneumatycznych, więc wyczulony to urządzenie jest dosyć dobrze. To się nazywa bodajże sonometr, więc zrobimy coś takiego. Na dzisiaj kończymy. Co mogę powiedzieć, że kolejnym etapem będzie 50 tysięcy subów. Na 50 tysięcy subów znów coś fajnego zrobimy. Kilka osób z was pyta się, bo ja ciągle zapraszam do tego subskrybowania tego naszego kanału. Niektórzy mówią, że oni po każdym obejrzeniu odcinka od nowa subskrybują. To nic nie daje, ja wiem. Natomiast ja te moje słowa adresuję do osób, które oglądają po raz pierwszy, ponieważ dla nas to jest taka fajna rzecz, że nam rośnie ilość stałych odbiorców, osób, które się interesują tymi naszymi gratami. Dobra, ja już nie nudzę. Pewnie są święta. Niezłe sobie jaja zrobiliśmy z żółtych tablic. Tylko na żółtych nie jest to kawał Prima Aprilisowy, chociaż kręciliśmy ten odcinek w Prima Aprilis. Dla wielu osób zniewaga. Podejrzewam, że się to pojawi na takiej jednej grupie takich osób, które mają ogromny problem, że ktoś narusza ich prestiż. Wyobraźcie sobie gościa, który ma fajnego Mercedesa W124 na żółtych blachach i nagle na zlot podjeżdża obok niego tylko na żółty. Wiecie, jakiego ego wtedy upada? No właśnie, dlatego tak będziemy robili. Do zobaczenia, cześć.